Maciej Mackiewicz dla portalu Fight Sport. Maciej, gratulacje za wygraną na Grandzie Pro. Walka, jedna z walk otwierających, powiedzmy, główne wydarzenia, ale chyba jesteś zadowolony z występu. Witam serdecznie, jestem bardzo zadowolony. Dziękuję za gratulacje. Tak, walka otwierająca, ale powiem Ci, że to jest bardzo duży plus jak dla mnie, bo nie czeka się. Ostatnio na WCA miałem gdzieś tam walkę przy main evencie i to jest naprawdę wielkie obciążenie, bo gdzieś te walki jeszcze znajomi wygrywali, nie wygrywali, czeka się, gdzieś tam w głowie te myśli się kotują, a tu naprawdę fajne rozpoczęcie, szybko po sprawie i wiadomo, stres znika. Ile razy nie jestem w WCA, zawsze Cię widzę i zawsze widzę Cię ciężko trenującego. Chyba efekty dzisiaj chyba z tego powiedzmy krótkiego występu, no bo to nie był długi występ. Chyba jesteś zadowolony z tego, z tych treningów, które tam robisz. Nie, jasne, że jestem zadowolony. No nie oszukujmy się, kto trochę śledzi MMA wie, że Berkut jest teraz najmocniejszą paczką w Polsce. Pozdrowienia oczywiście dla trenera Jocza, bo naprawdę też to fajnie, super, świetnie wszystko trzyma. No i co, no byle jak najlepiej, jak najwięcej takich walk i naprawdę jestem gotowy na więcej. Powiedz mi, bo teraz twoim rywalem był Michał Orynek, krajowy rywal, mierzysz troszeczkę wyżej? Jeżeli pojawią się jakieś oferty, pewnie, chociaż nie powiem, fajnie bić się u siebie w sensie w Warszawie, bo nigdzie nie trzeba jeździć, wszystkie przygotowania są też na miejscu, jest mniejsze obciążenie, też człowiek wysypia się we własnym łóżku, no i gdzieś ten stres jest o dużo mniejszy, poza tym kibice są swoje, mają, wiadomo, więcej osób przyjedzie, bo jest to na miejscu. Dzisiaj duża grupa kibiców, bo to było widać i nawet w momencie, kiedy powiedzmy i wychodziłeś i później cała prezentacja też, kiedy trwała, było strasznie słychać, że kibice warszawscy są tutaj. Tak, wiem, ode mnie takich stricte osób było no, ze 30 na pewno, więc dziękuję im oczywiście za doping, było to słychać i w sumie słyszę to w każdej walce, że naprawdę wspierają mnie. Co nie powiem, dodaję gdzieś skrzydeł, bo jak jakiś cios wejdzie czy coś i słyszę ten doping zrywając się, to naprawdę daje to kopa. Ty lubisz takie szybkie zakończenia, czy raczej byłeś przygotowany na to, żeby walczyć te 3 rundy po 5 minut, sprawdzić się jakby na pełnych możliwościach, tak? Czyli popracować płucami, popracować troszeczkę zapaśniczo, stójce. Potoczyło się jak się potoczyło, chyba z tego powodu nikt nie płacze, tak? Nie, pewnie, że tak, super. Każdy lubi wygrywać przed czasem, im szybciej, tym lepiej, ale nastawiałem się, powiem, wyjątkowo właśnie na 3 rundy, bo wiedziałem też, że Michał wyjątkowo dobrze stoi kondycyjnie i że w sumie to będzie jego najmocniejsza strona, że gdzieś może mnie przez te 3 rundy starać się męczyć, złapać. No i nastawiłem się na walkę życia, nie powiem. Szczególnie kondycyjnie na tą walkę się nastawiłem, no ale udało się przed czasem, no to tylko się cieszyć. Maciej, gratuluję Ci wygranej. Jeszcze możesz obejrzeć kawałek gali. To też chyba jest fajne, że te walki otwarcia mają to do siebie, że potem można spokojnie całą galę obejrzeć. I cóż, życzę Ci kolejnych dobrych występów. Dziękuję bardzo i faktycznie teraz mogę się skupić, trochę pooglądać, bo ta głowa jest trochę spokojniejsza. A nie oszukujmy się, dopóki się swojej walki nie stoczy, no to nie ogląda się nikogo, tylko gdzieś człowiek myśli i szuka tego spokoju w głowie. Maciej Mackiewicz po zwycięstwie na Grandzie Pro 7. Dziękuję bardzo.